Ale super, że już święta. Nie mogę się doczekać wolnego. Ja tam się nie cieszę. Przerwa świąteczna jest mega nudna. Przynajmniej porządnie wyśpisz się. I nie ma co w telewizji oglądać. Kevina każdy już na pamięć zna. Więcej luzu i uśmiechu. Ha, 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 bardzo śmieszne. Bez kłótni. Dzięki. Pomagasz jak nikt dotąd. Znowu opanował świat, zimowy czas. Niestety skarbie, dlatego musisz ubrać tą ślicznusią różową czapeczkę, a nie chodzić nadal w okularach przeciwsłonecznych. I wiesz co ta stara wariatka zrobiła? Zaczęła się na mnie wydzierać i dała mi karę na wychodzenie w weekend, gdziekolwiek. To uśmiechnij się do niej, to zawsze pomaga. Zaraz. Że co? No bo... Jeden uśmiech znaczy więcej niż 100 słów. Aha. Dzięki za radę. Ale chyba nie skorzystam. Pa. A więc to co mówią w reklamie Rafael to kłamstwo. Miałam nadzieję. Czekaj! I wtedy właśnie... Narodził się król. W 1583 roku. Pamiętajcie, to bardzo ważne na historii. Przystanek, Wadowice Żelów. Zapraszamy do wysiadania. I znów. Zostaliśmy sami, ty i ja. Ja tu wysiadam. Boję się tego testu. Dobrze, a więc teraz rozdam test z matematyki. Proszę. A więc klaso, życzę powodzenia i możecie zacząć pisać. Analnie łatwe. Pada śnieg. Doczekałam się. To znak. Mamo, coś nie tak? Córeczko, karpia brak. O nie! A... Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Czyli moje urodziny! Proszę, oto na nie zaproszenie. Właśnie ten puch, który spada na ziemię, to takie białe kuleczki. I to są właśnie... Płatki nie ma. Ej, czytaj na głos tą wróżbę z ciasteczka. No okej, okay, pewnie jest jakaś dziwna. Jak te wszystkie chińskie produkcje. Pod imią czeka cierpliwie. Pewne serce tak puchliwe. Pewnie pod choinką. Andrzej! Och, zamknij się. Pewnie nawet to nieprawda. Zresztą zjedzmy te ciasteczka i zagłębiajmy się bardziej w te tematy. Jasne. Okej, no i jak ci poszedł sprawdzian z fizyki? Koszmarnie. Po prostu... Chcę. 3 z testu. Ach, rozumiem. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję za oglądanie i życzę wam wszystkim wesołych świąt. Jeżeli jeszcze nie wiecie o 2-tygodniowym maratonie filmowym, to zapraszam do komentarza bądź do opisu, bo tam znajdziecie wszystkie filmiki rozpisane. 16 filmów, nawet 17 jeśli się uda, więc to tyle, dziękuję, pa!